Jak Państwu wiadomo, podczas prezentacji w siedzibie naszego szpitala mówiliśmy o programie operacyjnym PL07, czyli dostosowaniu oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego do tych wymogów. To jest oczywiście cel nasz zasadniczy, natomiast celem pośrednim było złożenie tego wniosku i z niecierpliwością czekamy na efekty. Jeśli udało się pozyskać te środki w kwocie 3 200 000, bo tyle będzie zakładała przebudowa infrastruktury, byłby to bardzo ważny, żeby nie powiedzieć kluczowy element całego tego planu, który Państwu nakreślam w tej chwili, ponieważ no, on jakby byłby stanowił taką komplikację, taki przyczynek do rozbudowy całego szpitala i również w zakresie kosztów byłoby to bardzo, bardzo korzystne. Tu chciałbym Państwu pokazać, że ten etap obejmuje dwa elementy. Piętro drugie i piętro trzecie. Może krótko powiem, jak wygląda szpital, bo z tej perspektywy Państwo możecie tego nie widzieć. Budynek C, oddział dziecięcy wewnętrzny w tej chwili. Tu mamy łącznik. Budynek A, czyli najstarsza część szpitala, gdzie znajduje się oddział chirurgiczny, OIT i oddział rehabilitacyjny. W tej chwili ten budynek, to jest budynek B, tam znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny, chirurgia oraz na dole diagnostyka. Budynek nowy, budowany budynek ZPO. I budynek E, czyli przychodnia. Jak Państwo widzicie, nowym elementem dobudowanym, on jest w tej chwili wyświetlony, jest budynek dobudowany. Tu jest ulica Wschowska, tak jak Państwo widzieli, mniej więcej ten budynek, te schodki układają się równolegle do ulicy Wschowskiej i w tym pasie ulica Strzelecka. A więc zakładamy dobudowanie tego budynku, natomiast na razie jakby zaczynamy od etapu pierwszego, który polega na dostosowaniu piętra trzeciego w całości na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego oraz części aktualnego oddziału ginekologicznego na potrzeby takiego małego, na potrzeby kilku łóżek jakby położniczych. Także zakładamy, że już również tę małą powierzchnię piętra drugiego wykorzystamy i dostosujemy do roku 2016. Aha, jeszcze jest dosyć istotna sprawa związana z akurat z tym elementem. Mimo że jakby ta przebudowa w pierwszym etapie dotknie tylko piętro drugie, piętro trzecie, postaramy się, żeby objęła również wymianę ciągów wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych w całym budynku. I w tym momencie jakby ten temat będziemy już mieć też, mówiąc kolokwialnie, odhajkowany. Następnie przechodzimy do zasadniczej rozbudowy i tworzymy ten budynek, który Państwo w tej chwili dokładnie widzicie wyświetlony. To jest budynek nowego skrzydła szpitalnego. Budynek w stanie surowym zamkniętym. Czyli jak gdyby ogarniamy od razu pewną całość, całość bryły. Natomiast etapy jej wyposażenia oczywiście będą zależały od zdolności finansowej i od możliwości finansowej. Natomiast jakby na samym początku, już w etapie drugim uchwycimy tą całość. Stworzymy stan surowy zamknięty. Budynek pisze jest sześciokondygnacyjny. Ostatnio spotkaliśmy się z takim pytaniem, co oznacza kondygnacja. Kondygnacja oznacza, że jest to po prostu piętro. Czy powiedzmy poziom, o może nie piętro, poziom. I ten budynek nowo wybudowany nie będzie wyższy od budynku B. Czyli on nie będzie zbyt... Znaczy będzie jeden z najwyższych budynków szpitalnych. Jeśli nie najwyższy, natomiast będzie dokładnie na tym, będzie kończył się dokładnie na tym poziomie, co budynek B. Chciałbym Państwu jeszcze raz zwrócić uwagę, bo może potem gdzieś tam trochę czasu zabraknie. Dlaczego powstała taka koncepcja? Ponieważ rozważaliśmy szereg różnych rozwiązań i stwierdziliśmy, że tak naprawdę te elementy szpitala są doskonale skomunikowane w tej chwili. Może nie doskonale, ale są skomunikowane. Natomiast rzeczywiście nieskomunikowany był budynek B, budynek ZPO i budynek przychodni, budynek E. Jeśli byśmy połączyli to w taki sposób, takim skrzydłem, w ten sposób uformowany, że tak powiem, ten obiekt komunikacyjny w szpitalu zostanie zamknięty. Będzie pewnym sprawem, nie będzie potrzeby, trzeba transportować pacjentów pomiędzy ZPO czy poradniami aż do budynku B, czyli innym budynku, tak? Wszystko będzie się toczyło w ramach szpitala. Czemu zaś schodki? To jest związane też z, jak gdyby, z usytuowaniem tego szpitala w stosunku do ulicy Wschowskiej i też z poziomem naświetlenia. W tym przypadku zakładamy, że zresztą macie Państwo na tej wizualizacji pokazane, że ta schodkowość zakłada dobry sposób naświetlenia tych pomieszczeń, bo to jest strona południowa.
Zakończając, przechodząc do etapu trzeciego, koncentrujemy się na tym, co może nam przynieść zyski w nowym budynku. Tworzymy na niskim parterze. Niski parter to dla Państwa obrazowo, to jest tam, gdzie jest w tej chwili kuchnia w budynku B. Czyli na tym poziomie mniej więcej, który będzie dokładnie przeniesiony na etap, na ten budynek dobudowywany, tworzymy centralną stylizatornię i salę operacyjną, komercyjną. Jedną z sal operacyjnych, która będzie dedykowana tylko do zabiegów, do wydzierżawiania, do komercji. I w niewielkim też również stopniu tutaj, w tym miejscu, powiększymy lokal gastronomiczny, akurat nasz lokal gastronomiczny. Dziękuję, że mam ten pomysł. A więc tu w tym miejscu przebudowujemy lekko nasz lokal gastronomiczny, powiększamy również możliwości stołowania się naszych pacjentów, ale nie tylko pacjentów. Zakładamy, że ten etap powinien nam w przyszłości zwiększyć wpływy komercyjne szpitala. Dobrze wyposażona stabilizatornia właściwie może być takim, nie powiem, że motorem napędowym, ale siłą napędową, jeśli chodzi o stabilizację dla wszystkich fryzjerów, wszystkich punktów kosmetycznych, gabinetów diagnostycznych, które działają w całym powiecie, nie tylko. I teraz proszę Państwa, to ciągle zostajemy do budowy, natomiast byliśmy w niskim parterze, przechodzimy, pomijamy parter, parter zostawiamy na koniec, przechodzimy na pierwsze piętro. Tworzymy oddział anestezjologii i intensywnej terapii w tym miejscu. Czemu oddział anestezjologii i intensywnej terapii? Czemu w tej kolejności? Ponieważ oddział anestezjologii i intensywnej terapii, procedury, które tam są wykonywane, są zawsze w pełni płatne przez NFZ. Nie ma dyskusji, czy nam zapłacą, czy nam nie zapłacą, płacą, co prawda późno. I to jest niestety ogromna bolączka tego systemu, ale płacą. Każdy pacjent, który znajdzie się na intensywnej terapii, zostanie zapłacony i mamy tego pewność. Natomiast ta dobudowa zakłada zwiększenie liczby łóżek z 4, czyli z tego minimum opłacalności do 7 łóżek. A więc no, też zakładamy, że te przychody powinny nam z OIT-u wzrosnąć. Ciągle zostajemy w tym samym budynku i z pierwszego piętra przenosimy się na drugie piętro. Powstaje w tym miejscu, na całym tym obszarze, blok operacyjny, który zakłada 3 sale operacyjne. Czemu 3? Bo w tej chwili 2 są niewystarczające. Rzeczywiście mamy tak dużą ilość pacjentów, że właściwie no, jest to kuriozum, bo może to dziwnie zabrzmi, ale w miesiącu wrześniu musieliśmy ograniczyć działalność do jednej sali operacyjnej, ponieważ tak został wykonywany kontrakt. Szpital przyjmował tylu pacjentów w okresie letnim, że właściwie gdybyśmy nie ograniczyli w tej chwili działalności w okresie jesiennym, czyli października, września do jednej sali, to przekroczylibyśmy z łatwością kontrakt. Także no, to jest takie kuriozum, ale niestety tak to wygląda. Dlatego 3 sale operacyjne są bardzo potrzebne. Oczywiście one zakładają też odpowiednie węzły komunikacyjne, brudowniki i sala wybudzeń do tych sal 4-łóżkowych. 4 łóżka będą w zupełności wystarczać, nie potrzeba więcej, jeśli chodzi o wykonywane procedury operacyjne. Na tej sali 4-łóżkowej pacjent będzie jakby dochodził do siebie po wykonanej operacji, po wykonanym znieczuleniu. To jest taki kilkugodzinny okres zmożonej obserwacji pacjenta, zanim trafi na oddział szpitalny. Etap 6. Jak Państwo widzicie, wracamy na piętro pierwsze, ale nie już. Aha, ten kolor zielony, który Państwo widzicie, to jest takie nowe, to pokazuje, że ten etap jak gdyby został już wykonany, tak? To znaczy ten budynek na tym piętrze został jakby już przebudowany, to jest już zrealizowany. Koncentrujemy się na pierwszym piętrze i w tej chwili pierwsze piętro, czyli w budynku B, tutaj jesteśmy, obejmuje oddział chirurgii. I tak zakładamy, że to piętro również będzie tą chirurgię tutaj mieściło. Tylko robimy tak, na początku budujemy oddział chirurgiczny w tym miejscu. Tu mam oddział intensywnej terapii, jak Państwu wspominałem na pierwszym piętrze. Czyli do tego, w nowym budynku dobudowujemy tę część, która będzie zawierała nową, poszerzenie oddziału chirurgii, a następnie remontujemy w pierwszej kolejności to, co było, gdzie mieści blok operacyjny. Czyli te sale, gdzie te dwie sale, powiedzmy, zaadaptowane prowizorycznie na blok operacyjny, w tej chwili mogą rzeczywiście stać się salami już pobytu pacjentów. I ostatnim etapem będzie przebudowa tej części środkowej, pierwszego piętra budynku B, czyli
te trzy etapy zakładają powstanie nam nowej chirurgii na pierwszym piętrze. Dlaczego tak? Dlaczego teraz zajęliśmy się chirurgią? Ponieważ jestem połączony logistycznie z całym procesem przebudowy tego szpitala, ponieważ jeśli wybudujemy w tym momencie chirurgię, to ta część oddziału chirurgicznego, która znajduje się w starym budynku, czyli w budynku A, i oddział anestezjologii i intensywnej terapii, który już został tu przeniesiony, są zwolnione. Pozostaje nam pusta przestrzeń na pierwszym piętrze budynku A, która będzie nam bardzo potrzebna, jeśli chodzi o dalszą przebudowę szpitala. Zaraz Państwu powiem, dlaczego ta pusta przestrzeń budynku A jest tak bardzo niezbędna. Wracamy na trzecie piętro. Tu ten element, jak widzicie Państwo, na trzecim piętrze, oddział ginekologiczny położnicy zakładamy, że został już wybudowany, korzystając przez szpital z tych środków norweskich. Czyli ten temat zielony, jak gdyby mówiąc, mamy kolokwialnie załatwiony. Dobudowujemy drugą część w budynku nowo powstałym, tak? To jest trzecie piętro, ostatnia kondygnacja. I w tym budynku mieścią się dodatkowe łóżka oddziału ginekologiczno-położniczego, 23 łóżka. Również 8 łóżek oddziału neonatologicznego. W tym momencie, jak gdyby ten element, czyli część żółta z częścią zieloną, tworzą nam cały oddział właściwie opieki nad kobietą w połogu i opiece popołogowej, czyli sale operacyjne, oddział ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny. Wszystko, co jest związane z porodem, z ginekologią i z małym dzieckiem, z noworodkiem. W tym momencie schodzimy, tu Państwo macie na drugim piętrze, cały ten element jest już zabudowany. Zabudowany jest również ten fragment budynku B, który dostosowaliśmy ze środków norweskich, o czym była mowa na wstępie. Zostaje nam do wykończenia pozostała część drugiego piętra budynku B. I tę część całą, tą zieloną i tą żółtą, czyli cały ten fragment budynku B, chcielibyśmy przeznaczyć na oddział pediatryczny. Jak wiecie Państwo, oddział pediatryczny w tej chwili znajduje się w C. Wykonując ten remont, możemy spokojnie go wykonywać, ponieważ w tym momencie pediatra znajduje się na swoim miejscu, ginekologia i położnictwo już znajduje się wyżej. Została nam pusta przestrzeń w tym przypadku i możemy ją spokojnie adaptować. W momencie, kiedy ją zaadaptujemy na potrzeby oddziału pediatrycznego, ten oddział pediatryczny z budynku C przenosimy do budynku B. I wtedy zostaje zwolniona część budynku C, czyli pediatra znajduje się już w budynku B. Pozostają wolne miejsca, pozostaje wolne piętro w budynku C, tam gdzie teraz mieściła się pediatra. Etap dziewiąty. Zajmujemy się już tylko i wyłącznie, oczywiście potem wrócimy do pozostałych budynków, ale koncentrujemy się w tej chwili na etapie dziewiątym na budynku C, czyli budynku, gdzie do tej pory znajdował się oddział wewnętrzny i oddział dziecięcy. Oddział dziecięcy, jak Państwo wiecie, znajduje już się w tej chwili po przebudowie na tym etapie w budynku B. Zostaje nam pusta przestrzeń i teraz ten oddział wewnętrzny przenosimy do budynku A. Gdzie? A no właśnie tam, gdzie znajdowała się chirurgia, oddział anestezjologii intensywnej terapii. Zostało wolne miejsce i to miejsce właśnie w starym budynku A zostanie przeznaczone na ten oddział, na tymczasowy oddział wewnętrzny. W tym momencie mam tak. Na pierwszym piętrze w budynku C 19 łóżek. Na drugim piętrze w budynku, też w budynku C 19 łóżek, tu powstaje nam 40-łóżkowy oddział chorób wewnętrznych. On będzie na dwóch poziomach i takie założenie, że oddział wewnętrzny jest na dwóch poziomach, też może w przyszłości nam pomóc, jeśli byśmy na przykład chcieli przeznaczyć część oddziału na coś innego. Pierwsze piętro może być na przykład oddział kobiecy, czy powiedzmy odwrotnie, drugie piętro może być to oddział męski, lub też możemy podzielić merytorycznie te oddziały, że będą po prostu inne schorzenia, tak? To jest dosyć ciekawa i taka, mi się wydaje, optymistyczna wersja elastyczności tego szpitala w przyszłości. Także mamy możliwość na etapie dziewiątym spokojnego dostosowania pierwszego piętra i drugiego piętra na potrzeby oddziału wewnętrznego. W
etapie 10 zajmujemy się niskim parterem. Na niskim parterze, jak Państwo doskonale wiecie, znajduje się sala, izba nasza przyjęć, fizjoterapia. Te elementy zostaną dotknięte, powiedzmy, naszym remontem w taki bardzo delikatny sposób. Uważamy, że wymagają właściwie tylko takiego z grubsza odremontowania bez żadnej specjalnej ingerencji, bo takich potrzeb po prostu nie ma. Natomiast ważną rzeczą jest budynek pierwszego piętra budynku A, ponieważ w tym momencie tymczasowo przeniesiony oddział wewnętrzny wrócił na swoje miejsce w budynku C, a budynek A, jeśli chodzi o pierwsze piętro, już może być przeznaczany na przebudowę oddziału rehabilitacyjnego. Jak Państwo wiecie, oddział rehabilitacyjny przez cały czas działa i funkcjonuje na drugim piętrze. My wykonujemy działania na piętrze pierwszym. Etap 11. Kończymy izbę przyjęć, czyli mały remont na niskim parterze i zajmujemy się już w części drugiej, już oddziałem rehabilitacyjnym na parterze. Etap 12, w sumie etap końcowy, ale etap bardzo ważny, ponieważ jak Państwo widzicie, dotyczy on parteru. I to parteru zarówno w części dobudowanej, jak i parteru w budynku B, w części już istniejącej. Założyliśmy, że w części B w tej chwili znajdują się, jak Państwo doskonale wiecie, tomograf komputerowy, rentgen, pracownik diagnostyki komputerowej, diagnostyki USG. I to byśmy chcieli zostawić. Tu zostawiamy, troszeczkę inaczej przeranżowujemy tą przestrzeń. Na przykład, no, Państwo zobaczyli na szczegółowych rzutach, w ogóle nie dotykamy oddziału pracowni laboratorium analitycznego. To zostało właściwie, ten remont został wykonany i uznaliśmy, że właściwie w ogóle, biorąc pod uwagę skalę i chęć oszczędzania, no właściwie nie dotykamy w ogóle laboratorium, także laboratorium pozostaje w tym budynku właściwie nietknięte. Natomiast co się zmienia? W tym dobudowanym fragmencie powstają poradnie specjalistyczne. Układ mniej więcej za chwilę Państwo zobaczycie. Natomiast dlaczego one są bardzo potrzebne? Ponieważ to się wiąże z wczoraj przeprowadzoną przeze mnie rozmową. Pan dyrektor oddziału naszego regionalnego NFZ-u stwierdził, że są bardzo mocno, daleko zakrojone prace związane z tak zwaną kompleksowością, ustawą kompleksowości świadczenia usług przez szpitale. To się wiąże z tym, że szpital nie tylko ogranicza się do oddziałów szpitalnych, ale również jakby obrasta przychodniami przyszpitalnymi. My, że tak powiem, założyliśmy to wcześniej i troszeczkę zanim, że tak powiem, usłyszeliśmy to z ust pana dyrektora i uznaliśmy, że dla wsparcia naszej działalności szpitalnej bardzo ważne jest, żeby właśnie ten szpital obrósł poradniami. Żeby, jeśli nie będzie domagał jakiś szpital, jakiś oddział, to wówczas wesprze go poradnia szpitalna, przyszpitalna i w tym momencie zakładamy cały zespół takich poradni w tym budynku. Czyli mamy tak, tu mamy zespół poradni w dobudowanym budynku, w tym miejscu mamy pracownię diagnostyczną, a w pośrodku, w budynku B, w tym miejscu mniej więcej, Państwo zaraz to zobaczycie, mamy centralną rejestrację, która będzie rejestrowała pacjentów zarówno do poradni, jak i do pracowni diagnostycznej. I wygodną poczekalnię. Tu tylko chciałem króciutko, mieliśmy takie poradnie przyszpitalne tutaj akurat w tym tekście, które no, na pewno by się nam przydały. Pracownia, poradnia pediatryczna, internistyczna, kardiologiczna, leczenia bólu. Co do poradni urologicznej, to nie chciałem się wypowiadać, bo szpital ją utracił, mam nadzieję, że uda się odzyskać. I na przykład chirurgii dziecięcej. Takie poradnie by były bardzo potrzebne i na pewno by dobrze współdziałały już z istniejącymi oddziałami szpitalnymi. I ostatnim etapem jest etap 13. Etap 13 jest jakby kończącym etapem. On już jak gdyby nie dotyka merytorycznej działalności szpitala, ale jest bardzo ważny pod względem działalności jego, powiedzmy, takiej logistyczno-gospodarczej. W tym miejscu, w piwnicy, tu jest mały błąd, to jest ten budynek nowo budowany nie będzie w całości podpiwniczony. On będzie tylko w części i tu ustawimy pomieszczenia, centralne pomieszczenie promorte, za chwilę o nim powiem, oraz pewne typowe pomieszczenia techniczne i magazynowe. Czemu zwrócimy dzieląc promortę, to albo dla śmierci według jednych, albo dla zmarłych, też możemy tak to tłumaczyć. Każdy z takich pomieszczeń według nowego standardu, tych
tych zaleceń, czy powiedzmy wymogów, które mamy w roku 2016, zakłada, że w każdym oddziale szpitalnym powinniśmy mieć specjalne pomieszczenie dla zwłok. Te zwłoki powinny w tym specjalnym pomieszczeniu przebywać około 2 godziny od momentu zgonu, a następnie mogą zostać przemienione do kordosnicy. Każdy oddział to powinien mieć. Jak Państwo wiecie, my tej powierzchni mamy bardzo, bardzo mało i staraliśmy się naprawdę gospodarnie ją, że tak powiem, wykorzystać. Wobec tego zrezygnowaliśmy z tych pomieszczeń na każdym z oddziałów i stwierdziliśmy, że zrobimy jedno centralne pomieszczenie promorte dla zmarłych właśnie w tym okresie, kiedy zwłoki powinny przebywać na terenie szpitala, w kilokrotnie 2 godzinach. I to pomieszczenie umieściliśmy w piwnicy. To pomieszczenie wobec tego, że nie będzie znajdowało się przy oddziałach szpitalnych, musi być monitorowane, tam będą zamontowane kamery, które będą jakby no, wskazywały na to, że być może ta osoba została uznana za zmarłą przedwcześnie, co się jednak mimo wszystko nie zdarzy. Ale taki monitoring będzie wprowadzony. Tu chciałbym Państwu przedstawić tą skalę czasową, ale też finansową mniej więcej, jak wygląda te 13 poszczególnych etapów. W bardzo optymistycznym założeniu te 6 etapów, jeśli oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie procedury, tak, przetargowe, budowlane, wyłanianie kierunków budowy, odbiory, tak, te wszystkie rzeczy, które są bardzo sformalizowane, uzyskając oczywiście pozwoleń wiadomych, jeśli byśmy to sprawnie przeprowadzili, byłoby to no, dość dobrze przygotowane, wówczas możemy zakładać, że te 13 etapów zmieści się w 6,5 roku. No jest to być może dla niektórych odległy czas, natomiast uważamy, że biorąc skalę inwestycji i jej złożoność, to 6,5 roku wcale nie jest okresem długim i jest to bardzo optymistyczny czas. To jest piwnica. Chciałem pokazać poszczególne rzuty, w jakim stopniu szczegółowości one w tej chwili zostały przygotowane. To jest właśnie ta piwnica, gdzie jest pomieszczenie promorte i poszczególne działy techniczne. To jest niski parter. Tu mamy centralną sterylizatornię i salę operacyjną komercyjną. Ten fragment zaznaczony na kolorem takim żółtym to jest fragment powiększonego lokalu gastronomicznego. Niski parter, tu mamy punkt krwiodawstwa, o którym nie wspomniałem, a który przynieśliśmy z tego miejsca. Czyli jakby zupełnie wyrzuciliśmy jakby poza nawias tą poradnię centrum krwiodawstwa. Tu mamy zespół poradni specjalistycznych, o których przed chwilą Państwu wspominałem. Parter, czyli mówimy o diagnostyce obrazowej. Ta diagnostyka obrazowa zostaje w tym miejscu. To jest też naniesione kolorem żółtym. Troszeczkę zmieniamy jej układ. Natomiast bardzo ważnym sercem parteru jest rejestracja z poczekalnią. Ta rejestracja z poczekalnią będzie działała zarówno dla poradni specjalistycznych, jak i dla pracowni diagnostycznej. Ten biały kolor może Państwa zdziwić, ale też właśnie wspomniałem. Nie dotykamy laboratorium analitycznego. Ono zostaje bez zmian. Pierwsze piętro, oddział anestezjologii i intensywnej terapii i oddział chirurgiczny. Tu w tym miejscu mamy oddział rehabilitacyjny, pierwsza jego część, a oddział wewnętrzny również na pierwszym piętrze tego budynku. Następnie drugie piętro. Tu mamy szczegółowy blok operacyjny, jak powiedziałem, z 3 salami operacyjnymi. Proszę zwrócić uwagę, te wszystkie rzeczy już zostały w tej chwili dość dokładnie rozplanowane. Oraz ta sala 4-łóżkowa, którą tu Państwo widzicie, to jest sala wybudzeniowa. Dalej mamy oddział pediatryczny, który został, jak wiadomo, Państwu przeniesiony z tego budynku. Tu, na drugim piętrze, nadal mamy oddział wewnętrzny. Jak powiedziałem, oddział wewnętrzny w tej naszej koncepcji składa się z 2 kondygnacji. Piętro trzecie. Zintegrowane oddziały. Oddział ginekologiczno-położniczy, czyli to jest ten szary. Oraz w tej części oddział neonatologiczny. Właściwie całe piętro trzecie służy, jak powiedziałem, porodom, ginekologii i opiece nad noworodkiem. To jest właśnie ten fragment. On tu wygląda jakby włączony w struktury tego oddziału, natomiast tak de facto jest wyodrębniony, to jest osobne wejście i właściwie, mimo że jest na tym samym poziomie, stanowi jakby odrębną komórkę. Zintegrowaną, ale odrębną. A to, co jest właściwie najświeższą informacją, którą chciałem Państwu przedstawić, żebyśmy mogli to narysować, co narysowaliśmy, na takim poziomie szczegółowości, na takim poziomie dokładności, jak Państwo widzieliście, każda sala została osobno rozrysowana. Musieliśmy mieć podstawę do tego, żeby móc to zrobić, a podstawą jest decyzja o warunkach zawodowych.
I stąd z tą prośbą, znaczy z tym wnioskiem zwróciliśmy się do burmistrza miasta Olsztyna i taką pozytywną decyzję otrzymaliśmy 11 września 2013 roku. Ona dotarła do nas w tym tygodniu i została uwzględniona w tej prezentacji. Jak Państwo widzicie, tym zakreskowanym obszarem jest obszar w tej chwili, który znajduje się w użytkowaniu szpitala.